Jak ty się czujesz opowiadając o swoich projektach zawodowych? Ja? No, bo teraz chciałbym z tobą porozmawiać o płycie i pytanie, czy ten temat cię nudzi, czy lubisz o nim mówić? Jaki ty masz stosunek? Czy po prostu, wiesz, tam o prywacie sobie pogadamy? Nie, no możemy porozmawiać o płycie. Luz. No i git, to na jakim to jest etapie? Wiesz co, no mamy za dużo na razie piosenek i chcemy wybrać ich 10. Problem polega na tym, że nie chcę wyrzucać tych kilku, więc padł pomysł, że może podzielić to na dwie płyty. No i takie mamy właśnie rozkminki. A teraz w ciągu 2 tygodni będę przygotowywać teledysk do kolejnego singla. Tej płyty długo nie było. Czy były jakieś blokady, że Doda nie wyda płyty? Ktoś cię blokował? Nie, nie było blokady. Przez 2 lata miałam problemy natury psychicznej. I rozwód z moim byłym mężem i później te wszystkie problemy, które spadły na mnie z jego powodu, no strasznie mnie przygasiły jako artystkę. To nie są miłe sytuacje, kiedy policja wpada ci rano i robić, wiesz, Saigon. Ja się na takie rzeczy nie umiem przygotować psychicznie i mnie to rozstraja na parę miesięcy czasami, więc to się tak jakoś przekładało. A wcześniej z kolei czy Rajotka, czy ta piosenka z High Life, czy Nie pytaj mnie, no to wszystko były super materiały na płytę, które ze względu na różne wytwórnie i ich problemy, które tworzyli, nie mogły być wydane i mnie to strasznie irytowało, wkurwiało, bo to nie była moja wina. I nie chciałam absolutnie, żeby moi fani myśleli, że to jest jakaś kwestia lenistwa, czy mojego niesubordynacji, czy dezorganizowania, wręcz przeciwnie. To tak nie było. I jestem w stanie to udowodnić w każdej chwili. Tu stawiamy kropkę, idziemy dalej.